Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. różnic między rządami PiS i PO, Bogusława Wolniewicza czy funkcjonowania Unii Europejskiej. Kolejny cykiel pytań i odpowiedzi tutaj rozpoczynamy. Pan Jacek Henrykowicz. Szanowny panie Stanisławie, jeśli chodzi o gospodarkę, to który rząd jest według pana bardziej szkodliwy? Rząd PO czy PiS-u? No myślę, że obydwa są szkodliwe, tylko każdy z innego, każdy na swój sposób. Rząd Platformy Obywatelskiej po prostu zarządzał w ten sposób, prowadził politykę grabieży, rozgrabiania gospodarki narodowej. Natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości też to robi, ale nie wszystko zjada sam, tylko dzieli się okruszkami ze stołu pańskiego z obywatelami. To oczywiście z punktu widzenia obywateli jest lepsze, ale warto zwrócić uwagę, że ideałem gospodarczym może nie tyle całego Prawa i Sprawiedliwości, co Jarosława Kaczyńskiego, bo tu on właściwie tak naprawdę to wszystkim kieruje, jest przedwojenna sanacja. Przedwojenna sanacja była ruchem etatystycznym z całą pewnością, a w porywach nawet socjalistycznym. No i taką tendencję do renacjonalizacji gospodarki, bo o ile w przypadku PO to była taka tendencja do wyprzedawania wszystkiego, co jest tylko możliwe do sprzedania, no i podzielenia się łupami, to w przypadku Prawa i Sprawiedliwości jest wyraźna tendencja do renacjonalizowania gospodarki. To właśnie teraz to widać między innymi pod pretekstem epidemii koronawirusa. No, ale co oznacza renacjonalizacja gospodarki? No, oznacza rosnące uzależnienie obywateli, nie tylko jako obywateli, ale również jako ludzi od państwa, gospodarcze, ekonomiczne uzależnienie ludzi od państwa. No i zatem rosnącą rolę biurokracji. To tak właśnie było za sanacji. No i tak to wygląda na to, że tak może się stać również i teraz, zwłaszcza kiedy będziemy musieli tutaj jakoś podźwignąć gospodarkę z upadku, jaki nie tyle może z powodu epidemii koronawirusa, co zarządzeń władz podjętych pod pretekstem tej epidemii. Usunięcie czy odkręcenie skutków tych zarządzeń będzie trwało bardzo długo i nie wiadomo, czym się skończy, dlatego że są możliwe dwie szkoły. Pierwsza, żeby rząd po prostu obywatelom przestał przeszkadzać. Nawet w tym kierunku idą w tej chwili takie krytyczne głosy pod adresem rządu już po tym, jak się wyjaśniło, na czym polegać będzie tarcza antykryzysowa, że przedsiębiorcy mówią, nie wszyscy być może, ale niektórzy mówią, że nie chcą żadnej złotówki od rządu, tylko chcą, żeby przestał ich tutaj drenować. No i to jest jedna szkoła, żeby rząd nie przeszkadzał obywatelom w odbudowie gospodarki, no ale wtedy byłby problem, co ma ta biurokracja rozdęta robić, więc rząd jednak będzie tutaj ręcznie sterował odbudową gospodarki, no i tutaj biurokracja będzie chciała przy tej okazji udowodnić swoją przydatność, no i to spowoduje, że jeśli być może będzie to trwało dwa razy albo trzy razy dłużej, o ile w ogóle nam się to uda. Pan Jan Krzysztof Drzewo. Szanowny panie Stanisławie, czy nie uważa pan, że po ostatnich zachowaniach Unii Europejskiej wobec Włoch widać, że Unia Europejska to papierowy tygrys? Nie potrafi pomóc, tylko dokuczać i przy każdej poważnej sytuacji Unia Europejska przestaje istnieć. Czy to nie jest początek końca tego nowotworu, którym jest Unia Europejska? No to prawda, ja już wielokrotnie mówiłem, że instytucje Unii Europejskiej nie działają w sytuacjach, kiedy właśnie powinny działać. Taka sytuacja była w kulminacyjnym momencie kryzysu migracyjnego, kiedy to ta agencja Frontex
Unii Europejskiej mająca na celu ochronę granic po prostu w ogóle zniknęła z terenu publicznego, a pani Fryderyka Mogherini, która taka włoska komunistka, która tam była ministrem spraw zagranicznych, to się inaczej nazywał ten jej urząd, ale nieważne, po prostu się rozbeczała, nie wiem czy ze współczucia, czy z bezradności, raczej chyba z bezradności. No i teraz się ta sytuacja powtarza. To nie znaczy, że Unia Europejska nie wykazuje pewnej aktywności. Otóż kiedy tylko wczoraj Parlament Węgierski przyznał nadzwyczajne uprawnienia rządowi, to Komisja Europejska już się tym zainteresowała, a nawet jeden z senatorów Stanów Zjednoczonych, no widzimy, że to tak sztorcować kraje członkowskie, zwłaszcza te, których ta biurokracja unijna się nie boi, to potrafi. Natomiast widać wyraźnie, że Unia Europejska jest potrzebna tym strukturom biurokratycznym i nikomu więcej. Drugie pytanie, weselsze. O, zapowiedziano super dodruk wielu walut, dolarów, euro i złotego polskiego. Czy ma pan pomysł, jak rozdzielić dodruk eurobibuły na poszczególne kraje, w jakiej proporcji, czy drukarki będą dzielić proporcjonalnie, czy złośliwie? Pozdrawiam pana i życzę, aby był pan z nami jak najdłużej w tych ciekawych czasach. No dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że ja taki pomysł miałem jeszcze na początku lat 90., kiedy to kryzys gospodarczy dawał się nam we znaki i pan poseł przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej Leszek Moczulski wpadł na pomysł, żebyśmy dodrukowali trochę pieniędzy, żeby to ja powiedziałem, to świetny pomysł, ale dlaczego złotówki mamy drukować? To od razu drukujmy dolary czy funty i jeszcze bardziej się wzbogacimy. No widać wyraźnie, że tu słyszałem, że Narodowy Bank Polski sprytnie ominął konstytucyjny zakaz finansowania deficytu budżetowego z artykułu 220 ustęp 2 Konstytucji i już dofinansował deficyt budżetowy na poziomie 11 miliardów złotych. No to oczywiście skończy się inflacją bardzo wysoką, być może nawet trzycyfrową. Także czasy się zapowiadają rzeczywiście ciekawe. Pan Krzysztof Piotrowski pyta, panie Stanisławie, czy pandemia COVID-19 może być początkiem ostatecznego wykonania planu depopulacji Ziemi? Dziękuję i pozdrawiam. No chyba nie, dlatego że śmiertelność spowodowana tym wirusem, o którym pan tu wspomina, do niedawna nie wiem, jakie są ostatnie dane, ale chyba się nie różnią specjalnie od danych sprzed kilku dni. Ta śmiertelność wynosiła raptem 0,2% populacji świata. No to nie jest metoda, która by tu zapowiadała jakiś gigantyczny plan depopulacji Ziemi. Myślę, że znacznie poważniejsze będą skutki ekonomiczne, a nie sam koronawirus. Pan Ariel Kopiecki. Szanowny panie Stanisławie, jak żyć panie premierze? Tak już całkiem poważnie. To czy widzi pan szansę na wzrost liczebności narodu w społeczeństwie? No nie bardzo rozumiem intencje pańskiego pytania. Co to znaczy wzrost liczebności narodu w społeczeństwie? Rozumiem, że chodzi panu o to, żeby społeczeństwo było etnicznie czyste. To jest to jakiś pomysł, ale nie wiem, czy taki najbardziej fortunny, czy to teraz powinno być nasze największe zmartwienie. To czasami ma znaczenie, w pewnych sytuacjach ma to znaczenie, ale nie zawsze takie dobre, na co by wskazywała na przykład wojna na Bałkanach. No to miało znaczenie, do którego, jaka jest liczebność narodów w poszczególnych społeczeństwach, ale to bardzo źle się to skończyło. Także nie wiem, nie wiem, jakie intencje panu przyświecają, ale tak je rozumiem. Może opacznie je rozumiem, ale w takim razie prosiłbym o bardziej precyzyjne sformułowanie pytania. Pan Robert Frączek.
Witam, szanowny panie Stanisławie. Jak tam samopoczucie podczas trwającej pandemii? No, dziękuję bardzo. Jakoś, jak pan widzi, dopóki nie padnie salwa, to humory nam dopisują. Mam dwa następujące pytania. Co pan uważa o postaci świętej pamięci profesora Bogusława Wolniewicza? No, przyjaźniłem się, jeśli można tak powiedzieć, z panem profesorem, zwłaszcza w ostatnim okresie jego życia. Bardzo go ceniłem między innymi za to, że jak od kiedy przeszedł na emeryturę, to już się nikogo nie bał i rzeczywiście rąbał prawdę w oczy, co też nie było dobrze widziane przez jego kolegów, profesorów, filozofów, tylko młodszych, bo on między innymi mówił, że filozofia współczesna już nie, w ogóle nie, jest bezpłodna, jeśli chodzi o jakieś nowe idee, i tylko tą bezpłodność maskuje organizacyjną krzątaniną, więc rzeczywiście mieli powody, żeby go nie lubić. No, to ja go bardzo lubiłem, tym bardziej, że miał specyficzne poczucie humoru, co nie jest tak często spotykane w przypadku filozofów zwłaszcza. I drugie pytanie. Mieszkam w Chicago. Bardzo chciałbym się udzielać w działalności politycznej. Pisałem na różnych forach tutaj, czy jest ktoś zainteresowany stworzeniem struktur Konfederacji. Nie było żadnego odzewu. Może zna pan jakieś organizacje lub ludzi, którzy tutaj mieszkają i działają dla dobra Polski. Bardzo dziękuję szczególnie za tę odpowiedź. Pozdrawiam. No, ja znam ludzi różnych w Chicago i nawet niektóre organizacje znam, ale nie wiem, czy one akurat chciałyby tutaj uczestniczyć w strukturach Konfederacji. Myślę, że jeśli można tutaj coś panu radzić, to żeby pan się skontaktował tutaj z władzami Konfederacji w Warszawie. Być może oni jakichś wskazówek panu udzielą, z jakimi środowiskami czy z jakimi osobami warto się skontaktować, bo jak powiadam, nie chciałbym pana narazić na nieprzyjemności, kierując pana do niewłaściwych osób czy do niewłaściwych organizacji. Pan Marcin Zaprzała. Szanowny panie Stanisławie, czy jest prawdą, że nasz czcigodny prezydent Andrzej Juda, przepraszam, Duda, zakłamuje swoje pochodzenie, ponieważ niewygodne jest to, że jego dziadkiem był Michajło Duda, zasłużony oficer zbrodniczej organizacji UPA. Pozdrawiam i życzę sobie takich włodarzy w państwie jak pan zdrowia i niech najjaśniejsza Matka Boża Częstochowska błogosławi panu, Polsce i wszystkim jej wiernym obywatelom. No, proszę pana, ja nie mam takich informacji o parentelach pana prezydenta Dudy. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby jego dziadek był oficerem UPA zbrodniczej i tak się nazywał. Więc, ale, no więc dopóki nie mam tutaj pewności, czy tak było, to przyjmuję, że tak nie było, że dziadek pana prezydenta Dudy był zwyczajnym człowiekiem, który w żadnej zbrodniczej organizacji nie brał udziału. Proszę państwa, to na tym kończymy ten odcinek Cykielu. Do następnego odcinka wrócimy następnym razem. Często porównuje te rządy Prawa i Sprawiedliwości do epoki Gierka. To nie często, raz tylko porównałem. Ale ja często pana oglądam w takim razie. I chciałem się zapytać, jak pan widzi następne fazy? Ile to może trwać? Ta epoka tego zadłużania się, życia na kredyt, bądź co bądź teraz. No wygląda, że koniunktura się nakręca i wcale nie wygląda gospodarka źle. Mimo, że tam może wskaźniki jakoś słabiej, ale bezrobocia nie ma, popyt jest dość duży, ceny... Wie pan, jak 3 miliony ludzi wyjechało za granicę, to jasne, że nie mamy. Jak ktoś nie miał roboty, to wyjechał za granicę, więc... Zostali ci, co mają, ale to nie są bardzo zadowoleni tam. Twierdzą, że mało zarabiają i ja im wierzę. Jeżeli młodych ludzi nie stać na to, żeby sobie wynajęli mieszkanie,
no to ich sytuacja nie jest ekonomicznie zadowalająca. Proszę zwrócić uwagę, że chłop pańszczyźniany jednak miał chałupę. Prawda? No ta chałupa tam była wedle stawu grobla, wedle standardów, to tam była dosyć taka skromnie urządzona, ale była. Ale była. Chłopa pańszczyźnianego stać było na chałupę. A dzisiejszego chłopa pańszczyźnianego nie bardzo stać na chałupę. Musi tam się składać w kilku, żeby mieć chałupę. Więc to wbrew pozorom, jak się tak podliczy to wszystko, to wie pan, nie ma powodów do takiej radości. Tym bardziej, że ten cały, to jest, dlaczego porównuję to do epoki Gierka? Bo co Gierek zrobił? Stworzył społeczeństwu iluzję dobrobytu za pożyczone pieniądze. I jak przyszło do oddawania, no to czar prysnął momentalnie. Tym bardziej, że to nie trzeba było być specjalnie tam takim prorokiem, żeby to zrozumieć, czym to się musi skończyć. Bo według oficjalnych, ówczesnych komunikatów wzrost gospodarczy w latach 70. to tak 4% był. No tak optymistyczny, tam trochę podciągnięte, podkoloryzowane, ale powiedzmy, że 4%. A oprocentowanie pożyczek w drugiej połowie lat 70. już przekraczało 20%. Bo Gierek już po prostu brał na spłatę tych wcześniejszych, już na każdych warunkach. No to nie trzeba było być specjalnie przewidującym, wystarczyło wziąć ołówek i to porównać, żeby wiedzieć, czym to się musi skończyć, że musi się to skończyć katastrofą finansową. I tu pan Morawiecki przecież nie ukrywa, że ten program renacjonalizacji, on to mówi repolonizacja, tak naprawdę chodzi o renacjonalizację, to jest program przedwojennej sanacji. To jest program przedwojennej sanacji. Nawet ciekawa rzecz, że zbieżność jeszcze i w tym się zaznaczyła, że pan Morawiecki uzyskał kompetencje trochę większe nawet niż Eugeniusz Kwiatkowski, który był takim rodzajem dyktatora gospodarczego w okresie sanacyjnym. Pan Morawiecki też awansował do takiej pozycji. Kwiatkowski nie był tym ministrem finansów, a ten jest nawet ministrem finansów. Więc to jest program renacjonalizacji gospodarki, nazwany repolonizacją, żeby tutaj trochę trudniej było zgadnąć, który, no, państwo staje się głównym organizatorem życia gospodarczego. To nie jest najlepszy pomysł, bo co to znaczy, że państwo staje się głównym organizatorem życia gospodarczego? Urzędnicy państwowi, urzędnicy stają się głównymi organizatorami życia gospodarczego. A co umieją urzędnicy? Jaką umiejętność posiedli urzędnicy? Bardzo ważną z ich punktu widzenia, mianowicie umiejętność wyszukiwania sobie posad. To oni doskonale umieją, ale to jest jedyna rzecz, którą oni umieją. I powierzanie akurat takim ludziom dyrygowania całą gospodarką to jest moim zdaniem wyjątkowo lekkomyślne. Gospodarką powinni się zajmować przedsiębiorcy, bo oni nic innego nie umieją, tylko powiększać bogactwo. To oni z kolei mają taką umiejętność. Mają dryg do tego, no to umieją. I takim ludziom się powinno powierzać. To jeszcze w dodatku, w przypadku zarządzania, kiedy państwo jest głównym organizatorem życia gospodarczego, to z jaką sytuacją mamy do czynienia? Kto inny podejmuje decyzje, a kto inny ponosi ryzyko ekonomiczne tych decyzji? No bo urzędnicy podejmują decyzje, ale to nie do własnego majątku, tylko do państwowego, czyli ekonomiczne ryzyko ponoszą podatnicy. Urzędnik, minister czy tamten
pensję dostanie taką samą, czy mu się udało, czy mu się nie udało. Najwyżej dostanie jeszcze odprawę na odchodne, prawda? No to z jego punktu widzenia to jest wygrany w każdej sytuacji. Natomiast my nie, podatnicy nie. Bo to oni będą musieli za to wszystko zapłacić. No więc to tak, to każdy by tak chciał, prawda, że to ja decyduję, ale ryzykuje kto inny. To znakomita sytuacja jest. Ale tylko dla tego, kto podejmuje decyzję. Jeżeli natomiast przedsiębiorca, on ponosi on ryzyko ekonomiczne swoich decyzji. I albo zbankrutuje, albo zarobi. No to właśnie, dobrze, bo z punktu widzenia gospodarki jako całości bankructwo jest, co oznacza? Tu oznacza tylko tyle, że majątek, który dotychczas był zarządzany przez fujarę, teraz będzie zarządzany przez jakiegoś tam lepszego zarządcę, prawda? Fujara właśnie zbankrutował. No to o to chodzi, to tak powinno być. Wiecie państwo, to muszą być odczuwalne skutki, bo jeżeli nie są, no to wtedy ludzie nie zachowują ostrożności żadnej. Gdyby ból po uderzeniu młotkiem w palec odzywał się dopiero po roku od uderzenia, no to ludzie masowo by sobie obtłukiwali palce. Nikt by nie uważał, ponieważ się odzywa natychmiast, no to każdy uważa i dzięki temu nie ma tylu inwalidów. Ale w przypadku gospodarki, to skutki decyzji nie występują od razu. Skutki decyzji występują po kilku latach, a już wtedy jest za późno na cokolwiek. Nawet nie można ręki cofnąć, bo już sprawy zaszły za daleko. Więc dlatego ja jestem przeciwnikiem tego, żeby państwo się zajmowało gospodarką, bo to nie państwo się zajmuje, tylko tam urzędnicy, pan Józio, pani Zosia, dlatego często przypadkowo tam się znajdą w tym gronie decyzyjnym. No i, a ich decyzje pociągają za sobą bardzo daleko idące skutki, za które odpowiadają Bogu ducha winni ludzie, którzy w ogóle z tym nie mieli nic wspólnego. No i oczywiście to jest dodatkowo i ryzyko, i koszty. Także ja dlatego uważam, że to znając trochę Jarosława Kaczyńskiego, on, jeśli ma jakiś ideał, to jego ideałem jest właśnie sanacja przedwojenna. Państwo jako taki dyrygent życia gospodarczego, wszystko niby tam ładnie, pięknie i tak dalej, ale no to nie jest najlepszy pomysł na funkcjonowanie państwa. Ale się sprawdziło. Proszę? Ale się sprawdziło i dlaczego modelu nie było? Proszę pana, no ładnie się sprawdziło. Gdyby, powiem tak, my mamy takie wrażenie, że się sprawdziło, bo wybuchła wojna. Ale gdyby nie wybuchła wojna, to, bo z czego były finansowane te wszystkie zabawy, te inwestycje? Z tej dziedziny gospodarki, która jeszcze dawała dochody, to znaczy z rolnictwa, bo to przemysł dopiero się tam rozwijał. I gdyby nie wybuchła wojna, to najdalej w 1941 roku znaczna część majątków musiałaby zostać rozparcelowana za zobowiązania podatkowe, za długi wobec państwa. Prawie, że nie było majątku ziemskiego, który by nie był zadłużony na skutek zaległości podatkowych. Żyłowane było rolnictwo podatkami, no i oczywiście finansowany był z tego między innymi premie eksportowe, były tam dla różnych przedsiębiorstw eksportowych. No to za to takim klasycznym przykładem takiej polityki rozdawnictwa, ale również dla konsumenta zagranicznego, to była branża cukrowa. Cukier kosztował złotówkę w Polsce, a przy eksporcie, jak wyeksportowany był za granicę, to kosztował o połowę mniej, bo eksport był dofinansowany. Więc polski konsument cukru
dopłacał do konsumenta angielskiego. No to nie wiem, z czego tu się cieszyć.